Pamiętam, że zostałem zaproszony przez Franciszkanów do Kalwarii Pacławskiej na spotkania młodych i tam ich poznałem. Także niesamowite wrażenie ludzi, którzy pomimo tego, że są młodzi, mają bogatą przeszłość, trudną przeszłość. Gros z nich pochodzi z rodzin patologicznych, ludzi, którzy gdzieś zgubili sens życia, ale właśnie dzięki San Damiano, dzięki temu ośrodkowi terapeutycznemu ten sens odnaleźli i miałem okazję z nimi rozmawiać i śpiewać, grać na gitarze, także zrobiło na mnie wrażenie. Ta ich radość życia, taka spontaniczność niesamowita, coś co dzisiaj zanika powoli, więc a tam była w dużym stopniu. Ci ludzie mnie pytali o moje własne doświadczenia. Ja jestem trzeźwy od 3,5 roku, więc też się z nimi chętnie tym dzieliłem i oni mówią, wow, że tak można, że oni tyle muszą pracować nad sobą, tyle te tamci od nich wymagają. Więc tutaj przytoczyłem mi słowa Jana Pawła II, że słuchajcie, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali, więc gdyby przestali wymagać. Osoby uzależnione bardzo często nie chcą wiedzieć, że są uzależnione i nie widzą problemu. A ci, którzy dostrzegają ten problem i chcąc coś z tym zrobić, no, potrzebują drugiej osoby i to najczęściej osoby, która też przeszła ma podobną historię, to znaczy też ma to uzależnienie za sobą. To jest ten właśnie proces 12 kroków, prawda? Ostatnim krokiem jest pomaganie innym, bo tak naprawdę pomagając innym, sami sobie pomagamy. Od kiedy się nawróciłem, to w moim życiu najbardziej obecni są Franciszkanie. I myślę, że to jest niesamowite, że ten zakon ubogi jednak jest bardzo bogaty w ducha. Warto bardzo wspierać inicjatywę Cuda pod dachem, bo drodzy Państwo, tam naprawdę dzieją się cuda. To znaczy ludzie uzależnieni od alkoholu, od narkotyków, ludzie z rodzin patologicznych wychodzą na prostą ścieżkę, wychodzą na światło dzienne. I przywracana jest im godność, przywracane jest im poczucie wartości, właśnie również dzięki Państwa pomocy. Zajrzyjcie na stronę cudapoddachem.pl. Marcin Kwaśny, aktor. Polecam.